pandemia utrzymuje się już od wielu miesięcy, to już ponad rok czasu. A województwo lubuskie to region o specyficznej strukturze, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które tutaj funkcjonują. Pogranicze, strefa cała transgraniczna, to głównie usługi, handel, gastronomia. Te przedsiębiorstwa ucierpiały najbardziej. Najdłużej były objęte lockdownem, ograniczeniami, brakiem możliwości prowadzenia jakiejkolwiek niemalże działalności. Dlatego one szczególnie potrzebują wsparcia. Mając jakieś środki do dyspozycji, staraliśmy się je w miarę szybko udostępnić przedsiębiorcom w różnej postaci. Były to różnego rodzaju bony wsparcia, programy grantowe dla przedsiębiorców, choć oczywiście główne wsparcie pochodzi ze środków rządowych, bo tak podzielone są kompetencje w naszym kraju. Jestem przekonany, że ta kolejna perspektywa, jeśli chodzi o nowy budżet, będzie kolejną szansą dla lubuskich przedsiębiorców, żeby formułować projekty dotyczące rozwoju, już nie tylko przetrwania, bo wierzę, że wszyscy dadzą sobie z tym trudnym czasem radę. Konsultacji i pomocy mamy bardzo dużo, dlatego że w Izbie prowadzimy lubuskie bony wsparcia kryzysowego, prowadzimy lubuskie bony szkoleniowe i bony innowacyjne, a ponadto prowadzimy kilkanaście projektów modernizacji kształcenia zawodowego, gdzie również pośrednio wspieramy przedsiębiorców poprzez przygotowywanie młodych kadr. Jeżeli chodzi o lubuskie bony wsparcia, to w tej chwili kończymy już projekt. W projekcie mamy 212 umów, przyznaliśmy dofinansowania, bardzo różne w zależności od spełnianych warunków. Zostały nam jeszcze chyba 3 umowy do podpisania, także jesteśmy w końcowym etapie. No, niektórzy przedsiębiorcy czekają na pieniążki, bo nie wszystko od razu mogliśmy rozdysponować. Czekamy na zaliczkę i będziemy kolejne umowy realizowali. Nasi przedsiębiorcy, ja mogę to powiedzieć na przykładzie przedsiębiorców z Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Bardzo szybko się dostosowali do tego, bardzo szybko wprowadzili pracę zdalną, tryb zmianowy, wymienność pracowników, prawda, tak żeby wszyscy nie byli w jednym czasie, w jednym miejscu, prawda, żeby nie istniało to zagrożenie zarażania się od siebie. Także funkcjonuje to sprawnie. Nie słyszałem o tym, żeby się któreś firmy z Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej musiały przebranżowić, a wręcz przeciwnie, niektórych jest lepiej, jak było kiedyś. Pewnie ze względu na reprezentowaną branżę, prawda? W niektórych jest może ciut gorzej, ale wszystkie jakoś na dzień dzisiejszy dają sobie radę.